Witamy Państwa z zupełnie nową energią na to, aby zaprezentować Państwu propozycje. Pierwsze dwie propozycje związane z dyskusyjnym klubem filmowym Na Wolności, Komeda Na Wolności. Pani Ewa Smolińska. Dzień dobry. Dyrektor klubu filmowego. Tak można powiedzieć spokojnie. Dziękuję. Ale wróćmy jeszcze do czegoś, co za moment, pewnie za miesiąc, może dwa, pojawi się w serwisach streamingowych, czyli Wesele Smarzowskiego, bo jesteśmy świeżo, pani po drugim oglądaniu, ja po pierwszym, i jeżeli państwo nie widzieliście, to pewnie już tej okazji nie będzie, chociaż kina mogą jeszcze grać Wesele, natomiast jeżeli to się gdzieś pojawi, czy na DVD, warto. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym nawiązaniu do tego pierwowzoru Wesela, bo był tutaj u nas wiele, wiele lat temu pan Witold Sobociński, i on mówił o różnych planach w tym Weselu, że najważniejsze jest nie tylko to, co dzieje się na pierwszym planie w Weselu w Wajdy, ale także co dzieje się na wielu innych planach, i u Smarzowskiego jest dokładnie to samo. Tak, 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 oczywiście, chociaż powiedziałabym, że Smarzowski poszedł jeszcze oczko dalej, bo u niego ten drugi i trzeci plan bardzo często są równoznaczne z pierwszym, czyli one się przenikają dosłownie, i to jest ta nowość, która tak mi się bardzo spodobała w tym filmie, no bo rzeczywiście jest to moim zdaniem wielka sztuka, tak to wszystko zsynchronizować, żebyśmy byli świadkami dwóch, a czasami trzech historii na raz, które nie dzieją się w podzielonym na kilka części ekranie, jak to czasami bywa w kinie, prawda? Tylko na jednym planie, czyli tak, w tym samym lesie, na tej samej ulicy. Z odpowiednią perspektywą, tak? Dokładnie. Tak, albo czasami nawet bez tej perspektywy, bo gdzieś to się właśnie zazębia, tak jak gdyby ci bohaterowie byli razem obok siebie, a mimo to przecież ci są z dzisiaj, a tamci są z wczoraj. No po prostu cudowny zabieg, który ja będę długo wychwalać pod niebiosa, bo tak bardzo mi się podobało. Zresztą, tak jak też wspomniałam wcześniej w naszej rozmowie przed nagraniem, że dla mnie sam montaż tego filmu, no to już jest też rewelacja, prawda, bo tam się wszystko tak klei, tam jest po prostu wszystko tak spójne i tak logiczne, co bardzo rzadko bywa. Może coraz lepiej jest z naszymi montażystami i montażystkami, tak, ale tak, prawda? Tak, ale no to jest dla mnie mistrzostwo świata. W ogóle Wesele, proszę Państwa, tak jak pan Tomek powiedział, to jest film, który obejrzeć po prostu należy, trzeba. Ja wspomniałam notabene o tym, rekomendując ten film naszym klubowiczom, ponieważ on wszedł tak trochę do naszego programu znienacka, i tak bym go pokazała, dlatego że obiecałam to wcześniej, bo nie każdy zdążył w kinie Helios obejrzeć Wesele, ale został wyświetlony wcześniej tylko dlatego, że opóźniło się wyświetlanie filmu Chrzciny, który został przeniesiony przez dystrybutora za równy rok ze względu na to, że niestety frekwencja w kinach z wiadomych przyczyn jest w tej chwili niezbyt dobra, a przy niektórych tytułach wręcz po prostu bardzo zła. Dlatego, Dziewczyny z Dubaju, najlepsze otwarcie roku. Tak, to tak, ale to proszę zważyć, że to tylko te tytuły, które będą oglądane chyba nawet wtedy, kiedy nie wiem co, będzie się niebo waliło. No. Tak, takie typowo, takie owiane pewną tajemnicą, przygodą, sensacją, to takie. Bo ja bym powiedziała, że to taki pewnie, ja jeszcze nie widziałam, więc broń Boże, nie chcę tutaj niczego złego powiedzieć o Dziewczynach z Dubaju, wybieram się i tak jak wszystkim mówię, no jest to dla mnie taka ciekawostka przyrodnicza w cudzysłowie, więc koniecznie ten film chcę zobaczyć. Ale Wesele, proszę Państwa, Wesele, no ja tutaj jeszcze nie skończyłam tego, co zaczęłam Państwu mówić, że właśnie naszym DKF-owiczom, rekomendując ten film, powiedziałam, że koniecznie trzeba obejrzeć polski film, wybitny polski film, który przez ministra kultury naszego kraju został nazwany projektem zdegenerowanym. Ja to Państwu mówię z wielkim bólem i żalem, bo uważam, że to powinno wywołać we wszystkich wielkie oburzenie. Tak się nie robi, tak się nie mówi, bo co to jest degeneracja, każdy z nas wie, i to jest oburzające. Módlmy się o życie dzieci nienarodzonych.
Uszanujmy prawo do życia każdego człowieka. Prawo do życia nie jest kwestią tylko religijną czy światopoglądową. Ino jedna siła ożywia żydostwo, to nienawiść do Chrystusa. Dlatego jutro na bojkotach chcę widzieć kwiat polskiej młodzieży. Albowiem grzechem jest zanoszenie pieniędzy do Żydów, wrogów katolickiego kościoła i propagatorów komunizmu. Nie tak dawno, 30 lat temu, w Polsce panowała czerwona zaraza. Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie bolszewicka, nie marksistowska, nie czerwona, ale zaraza tęczowa. Jak można? No nie może się pogodzić z treścią tego filmu, bo ona niestety no nie pozostawia suchej nitki na pewnej klasie, nawet politycznej, jakby traktując tak, zgoda, ale niedosłownie. Tak, tylko że to jest stary jak świat, że w każdym narodzie i w kinematografii każdego narodu jest taki wątek bardzo silny i mocny, który ma za zadanie takie sprawy wyciągać na jaw i piętnować. I dlatego tu nic nowego, prawda? Natomiast sprawa Jedwabnego, która tutaj moim zdaniem głównie jednak zaważyła, to jest tak, że to jest dla mnie osobiście pierwszy film, bo już inne filmy też próbowały podejmować ten wątek, chociaż nigdy nie było to tak nazywane jednoznacznie, prawda? To jest akurat konkretnie historia Jedwabnego. Tam nawet Jedwabnego. Się pojawia, tak, jest nazwa miejscowości Jedwabne, tak? Tak, tak. Pierwszy raz i dlatego, ale tak jak mówię, wcześniej przecież gdzieś ten wątek był, tylko nie nazwany nazwą Jedwabnego. Na szczęście główny bohater jest dobrą osobą, bo pomaga, czy dziadek. Ale oczywiście bohater. Właśnie dlatego tutaj są te dwie stodoły, o których mówi Smarzowski. Jest ta stodoła, w której Polacy spalili Żydów i jest ta stodoła, w której uratowali Żydów. Także to jest film bardzo uczciwy, stawia sprawy bardzo uczciwie, prawda? Bo pokazuje dwie strony medalu. I dlatego, co tu się oburzać? Mój Boże, no, trzeba tylko po prostu uderzyć się może w pierś. Trzeba, prawda? Zobaczyć ten film. A przede wszystkim, pewnie tak. Tak, pewnie tak, właśnie. Zacznijmy, Pani Ewo i drodzy Państwo, już tutaj lustrować ten DKF grudniowy, a jeszcze na koniec wrócimy z pewną propozycją do obejrzenia, ale to za moment. Paolo Sorrentino, wielki powrót na duży ekran, bo jak dobrze Państwo wiecie, Paolo Sorrentino ostatnio przez lat 3 był zaangażowany w kręcenie jednego z moich ulubionych seriali. I mojego. Młodego papieża i nowego papieża. Tak. A tutaj wraca z filmem, który tak naprawdę zagląda w jego przeszłość. I wszyscy krytycy mówią, że widać ten pazur Sorrentino w tym filmie. Widać to ten Neapol z jego lat młodzieńczych. No i to, w jaki sposób on widzi świat, bo ten człowiek, co pokazał w Wielkim Pięknie, potrafi dostrzegać piękno tego świata. Właśnie, właśnie, właśnie. I ocalać od zapomnienia, w odróżnieniu od kina dokumentalnego, które oczywiście też bardzo dobrze, że w ogóle jest, bo ocala od zapomnienia te historie kultury światowej i jest mnóstwo fantastycznych przykładów na to, że można nawet nie oglądając na własne oczy zabytków Rzymu, obejrzeć je właśnie prawie jak gdyby własnymi oczami dzięki fantastycznym dokumentom. Ale tutaj jest jeszcze coś więcej, bo tu jest jeszcze kino, czyli sztuka taka nie dla sztuki, tylko opowiadania sztuka historii. Tak, właśnie, sztuka, w której mamy oprócz tego piękna dla oka, mamy jeszcze coś dla duszy. Będzie opowiadał o sobie jako o młodym chłopaku wchodzącym w życie i to wchodzącym w życie od razu jakoś tak bardzo tragicznie.
Bo to mogę Państwu powiedzieć, dlatego że nawet jeśli to będzie w filmie, to jednak w filmie mamy bohatera, który ma na imię Fabietto i ma 17 lat i nie jest Paolem, bo to jest historia o kimś innym, ale to jest alter ego, dobrze wiedzieć, że to tak jest. Natomiast prawdziwa historia jest taka, że Paolo Sorrentino miał fantastycznych rodziców, z którymi no, żył w wielkiej symbiozie, mieli domek w górach, jeździli tam na weekendy i jeden weekend, kiedy to wybrał mecz, który chciał obejrzeć, a w którym słynny Diego Maradona zagrał w Napoli, no, sprawił, że on zapamiętał do końca życia właśnie ten weekend. Dlatego, że wtedy właśnie zginęli jego rodzice. On z nimi nie pojechał i przeżył. I tam się wydarzył wypadek nieszczęśliwy, usterka gazowego pieca. Rodzice się zatruli po prostu na śmierć. Ma è mai possibile che questa città non ti fa in mente niente a raccontare? Ed era bellissima. Insomma, schizzi, a dire qualcosa riesci. A viene una cosa raccontata! Sì! E di bella! To on powiedział, Diego Maradona, wiedząc, że popełnił oszustwo tak naprawdę, nie pomagając sobie tam, niby ta główka była, ale to była tak naprawdę jego ręka i on się przyznał, że on to zrobił specjalnie i ponieważ sędzia tego nie widział, to przeszło do historii jako takie jedno z najbardziej spektakularnych oszustw, jakie tylko można sobie wyobrazić. I to w biały dzień. I to, no, tak, i to na oczach wszystkich, tylko nie sędziego. No to jest po pierwsze, że on tak powiedział, Diego Maradona, że to była ręka Boga. Natomiast dla Paolo Sorrentino to też była ręka Boga, prawda? To, że jego zatrzymała ta historia tego meczu. Ta dziwna siła, która nie tak, pozwoliła coś mu takiego pojechać, nieprawdopodobnego tak? się stało. Więc zobaczcie Państwo, że tu ten wymiar taki jednak symboliczny, taki gdzieś ponadświatowy, ponadżyciowy, ponadnaturalny, no jest też. On taki jest, bo przecież cały ten serial już o tym świadczy, nie? Że Paolo Sorrentino to jest taki reżyser, który jednak poszukuje tego świata, który jest poza nami, czy nad nami. No ten czy... serial tak bardzo dobitnie o tym też mówi, bo to jest bardzo metafizyczny serial. Tak, wręcz. Tak. Oczywiście tutaj też będziemy mogli się doszukać tej metafizyki jednak troszeczkę. Panie Ewo, cały czas mam w pamięci repertuar i ten film Dom Gucci, ale to dopiero pod koniec grudnia. Tak. Jestem szalenie ciekawy, co zostało tam na tym ekranie pokazane. A propozycja numer dwa jeszcze w pierwszej części grudnia? No, propozycja numer dwa to jest film, na który też raczej chyba wszyscy czekają, bo Netflix, kiedy ogłosił, że będzie produkował ten film, no to wszyscy wzięli duży oddech, bo takiej ilości nazwisk dużych dawno nie było w jednym filmie. No wystarczy dwa nazwiska, wystarczą prawda? Dwa ale główne. Tam jest jeszcze Meryl Streep, tak? Czyli tak, oprócz Jennifer Lawrence, oprócz Leonardo DiCaprio, mamy jeszcze Meryl Streep, która gra panią prezydent. No już nie już wiem, że jest, no, wiedziałam, ale już nie pamiętam oczywiście. Natomiast zobaczcie sobie Państwo, film nosi tytuł Nie patrz w górę. Tak? Dobrze mówię? Nie patrz, w ogóle to jest bardzo śmieszne, bo ten, nie wiem, czy taka jest konwencja tego filmu, ale ten zwiastun jest w ogóle już przekomiczny, tak? Co jest dwóch no, kosmitów tak naprawdę, którzy idą, chodzą od Annasza do Kajfasza i mówią: There's a 100% chance that we're all going to die! Hey. Well, the handsome astronomer can come back anytime, but the yelling lady, not so much. Not so much.
zginiecie. Zginiecie, no tak, bo leci na nas, no tak, asteroida. No, no tak, bo musimy też Państwu właśnie powiedzieć, że tutaj będziecie mieli do czynienia z jednak komedią, komediodramatem, no trudno powiedzieć, to, albo inaczej, czarną komedią, o tak. No bo wyobraźmy sobie właśnie, że na serio nagle powstaje film o tym, że leci na nas kometa i co wtedy? No to takich filmów to już było mnóstwo, prawda? To jest nie nowość. Natomiast sama Melancholia, dobrze pamiętam tytuł? Melancholia Trira? Trira, tak. No tak. Właśnie. This comet contains $30 trillion worth of material. What do trillions of dollars matter if we're all gonna die? Oh, no, if we're rich, dangerous. That would be terrible! You guys discovered a comet? I have a tattoo of a shooting star on my back. Oh, that's terrific. This could be a complete disaster. This is already a disaster. Tutaj jest taka zupełnie jakby nowa jakość, bo mamy film, w którym my mamy rzeczywiście trudność, żeby się zdecydować, czy my się mamy śmiać z tej sytuacji, czy my mamy rzeczywiście też jakby zrozumieć ten dramat, który tam się dzieje. Bo oto tych dwoje ludzi, którzy, studentka i jej profesor, którzy ona odkrywa, oni potem oboje już to dalej badają, którzy wiedzą, że za pół roku w ziemię trzaśnie jakiś olbrzymi meteoryt, czy co tam? Asteroida. Asteroida. Taka rodem z minus 65 milionów lat temu, gdzie prawdopodobnie, aha, pozbawiła ziemię no tak, na chwilę, no, życia. No, czyli, że będzie po prostu koniec, the end. I oni z tą wiedzą swoją nie potrafią się przebić do nikogo. I tu będzie właśnie mnóstwo takich jednak zabawnych sytuacji, prawda? Tak, tak. Jakaś telewizja śniadaniowa. Tak, właśnie, no bo już będą próbowali wszędzie. Tam, tak, tak. No. Ale i tak nikt nie będzie ich chciał słuchać i wszyscy żyją dalej swoim życiem. A oni uważają, że coś trzeba zrobić, że trzeba działać, że trzeba ludzi ostrzec, że nie wiem, jaki mają w tym cel, no bo co po tym ostrzeżeniu, prawda? Przecież wszyscy nie wylecą zaraz w kosmos, żeby się uchronić. No ale tak czy owak, oni będą, taki film drogi to jest, który będzie ta droga, to będzie ta ich droga, będą jeździć, tak, wszędzie będą jeździć, gdzie tylko się da po świecie, żeby ludzi o tym powiadomić i ostrzec. Bezskutecznie. No tak, no zobaczymy, właśnie. Czy do końca. Tak, tak, zobaczymy, bo to jest jednak też, tak jak zapowiada producent, to jest taki czarna komedia, ale jednocześnie film katastroficzny, no więc niewykluczone, że tam ta asteroida i da walnie. Być może, faktycznie. Pytanie, czy, no bo jak już walnie, to z zasady to już nie będzie życia, więc co dalej? No tak, co dalej? Jestem szalenie, ale to jest ciekawy. Też bardzo. You're that girl from Life TV said we're all gonna die? No. You'll never take me alive! There it is! A giant comet whirling its way! Can you see it? I can't. My head is in a bag. I did have the FBI put that bag over your head. They don't do that. The CIA does, but I made them do it. You know, I had a feeling. It's a good feeling, because that is what I did, and it was very funny and cool. Ja was, Państwo, bardzo zapraszam, bo to są filmy, które ukażą się na Netflixie i rzeczywiście, tak, kto ma w domu taką możliwość, to sobie będzie mógł obejrzeć, oczywiście po kinach, bo to tak się układa, prawda, że najpierw kina, później Netflix, ale to są filmy, które trzeba oglądać w kinie, bo ja nie mogę przeboleć. Tak, wiem, to właśnie też chciałem nawiązać do tego, że tak mało, tak mało ludzi, tak, było tak, na emisji filmu pazurach. Na Psich Pazurach, a tam przecież Benedict Cumberbatch, to jest mój numer jeden, jeśli chodzi o listę na Netflixie, więc pani Ewa zaświadcza, że doskonałe kino. Słuchajcie Państwo i panie Tomku, to jest taki film, który oczywiście musicie obejrzeć teraz w takim razie w telewizji, na Netflixie, czy na jakimkolwiek ekranie w swoim domu. Ale to jest typowy film kinowy. I tu nie ma co mówić. Tutaj po prostu naprawdę pozbawiamy się automatycznie wrażenia, które ten film robi na widzach, bo to jest taki
powrót, tak ja to czułam, że to jest taki powrót do takiego wielkiego, epickiego kina. Tu są te pejzaże, to jest film panoramiczny w ogóle, więc to jest dodatkowy efekt. I jest po prostu, są te góry i ta preria i te samotne domy i ci ludzie, ci kowboje i to bydło, które wypasają i ta namiętność w każdym z nich, dzika, tej samotności. Jak Dziki Zachód. Słuchajcie, no po prostu naprawdę film fantastyczny. A już Benedict Cumberbatch potwierdza moim zdaniem tym filmem takie mistrzostwo, że chyba widziałam trochę jego ról, więc z tych, które widziałam, to jednak ta wydaje mi się być najbardziej ambitna. Cudownie zagrana rola. Proszę Państwa, nic nie powiem, ani słowa więcej, bo tam jest taka tajemnica. Years since our first run together. 1900 and nothing. It's a long time. What you doing? Getting mixed up with her. You are marvelous, Rose. We were married Sunday. I wonder. What little lady made these? I did, sir. Well, Brother Phil? Open up the gate, let him out. You sure he's not ready? Go on, let him out. It's just a man, Peter. Only another man. A man's made by patience and the odds against him. For what kind of man would I be if I did not help my mother? Peter! If I did not save her. Sort of a lonesome place out here, Pete. Unless you get in the swing of things. Dobrze, to jeszcze jedna tajemnica. Jak wypadła Marysia Dębska na ekranie filmu o Kalinie Jędrusik? Tak, byłam wczoraj. Byłam. Oczywiście byłam na filmie w Heliosie, bo no cóż, bardzo trzeba przecież te filmy nasze wszystkie polskie oglądać, więc tam poszłam. I bałam się, powiem panu, panie Tomku, od razu. Wiem, bardzo się bałam. Wiem, bo jakby posłuchać tych, którzy już widzieli i recenzują, to raczej jest słabe. I tak się bałam, że zobaczę się tak zmartwię. A tu wcale nie. Film jest rewelacyjny, świetnie zrobiony, naprawdę. Marysia Dębska, no po prostu cudowna. Cudowna. Oczywiście, że Kaliny Jędrusik, no nie da się odwzorować jeden do jeden, no bo jak to jest możliwe? Ale jednak gdzieś ten powab, ten czar, to coś, ten sex appeal jest. Marysia Dębska to potrafi. Ona to zrobiła. A już jak ona moduluje tym głosem, że ona brzmi jak Kalina Jędrusik, to ja nie wiem. Ona zaśpiewała te piosenki. Ja tu słyszałam bardzo jednak dużo Kaliny Jędrusik. Pomimo, że rzeczywiście tamten głos jest też nie do podrobienia, ale ona zrobiła to mistrzowsko. Jak jeszcze będzie ten film dłużej grany, to idźcie Państwo, bo naprawdę bardzo warto, bo we mnie jest seks. Bardzo dużo muzyki, super formuła filmu w ogóle taka z kabaretem starszych panów, mająca bardzo dużo wspólnego też w pewnej stylistyce opowiadania. No, kapitalny film. Po szampana przyszłam. Jak od rana szampana piję? W życiu. Ja się w szampanie kąpię. No to jest ta Jędrusia. Podobna, ale brzydsza jest. Mówię ci, to jest ona. Fabru, ale mi tyłek ursu. Wstydziłam się pani. Dlaczego ja? Mój mąż to nie ma co się wstydzić. Jesteś ponętną kobietą i faceci tracą dla ciebie głowy. Spójrz na ludzka. Kalina, nie poznajesz mnie? Skoro jesteś moim dyrektorem, to na pewno się jeszcze spotkamy.
Przecież jak taki pączuś wykrywany, ja by cię zjął. Panie Marianie, ja panu zabraniam mnie jeść. Żona na pewno pyszny obiad w domu nagotowała. Doskonała, prawda? To jest teraz wielka gwiazda. Nie każdy może być jej kolegą. Już! Ale dlaczego nie? Gdzieś lepszy jest każdy, wszyscy o tym wiedzą. Rysiek, rozrać się z kim chce. A tobie nic do tego. Dokąd? Przed siebie! Taka La Firenda i kocha. No, dasz wiary? Bo we mnie jest seks, gorący jak sen. Bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust. Przepraszam, czy to jest? Nawet pan nie wie, jak ja to kocham. Pani Ewa zaświadcza, że to dobre tak, polskie i kino. I zachęcam. Zresztą tego dobrego polskiego kina dzisiaj trochę było w tym naszym zwiastunie. Drodzy Państwo, jeśli nie tutaj w DKF-ie, to gdzieś indziej, ale byle, żebyście Państwo dołożyli tą swoją cegiełkę, bo każdy bilet na seans do polskiego kina to jest przecież cegiełka na kolejne filmy. Oczywiście. Zapraszamy bardzo serdecznie i przede wszystkim tutaj do klubu filmowego. Do naszego DKF-u. Komeda na wolności. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. We'll be right back.